Cześć, z tej strony Kamil, piątek, 18, kolejna kryptoprasówka przed nami, zaczynamy. Dzisiaj już w takim świątecznym wydaniu, coraz bliżej święta, porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się na rynku i znowu, tak jak zwykle, nie będę Wam tutaj opowiadał i analizował newsów, które wpłynęły na rynek w ostatnim czasie, ale mocno wejdziemy to w sumie, co lubicie najbardziej, to o czym mi piszecie, że jest naprawdę spoko, czyli taka analiza odnośnie social trendów, odnośnie kryptowalut, czyli co się dzieje na 4chanie, na Reddicie, na różnych innych grupach, które mają już jakąś historię sukcesu z różnymi coinami. I tutaj Wam opowiem o grupie, która wypompowała Quanta. Opowiem o tym, co tam teraz się dzieje, i również czy mają jakiegoś nowego coina, w którego coraz bardziej zaczynają się angażować. Wejdziemy sobie na 4chan i tam również sprawdzimy, co zaczyna te nasze 4chanowe środowisko pompować. Więc myślę, że sporo ciekawych informacji w dzisiejszym odcinku i na sam koniec porozmawiamy sobie o tym, co kupuje grubas fantomowy, czyli wieloryb fantomowy, którego śledziłem i dzięki któremu zarobiłem na fantomie, co w tym momencie kupuje, w którą stronę gdzieś tam podąża i czy w ostatnim czasie miał jakieś wtopy, z których w tym momencie mocno wyskakuje. Więc dzisiaj krótko, konkretnie wejdziemy mocno w ten trend social media, kryptowalutowe, więc nie przedłużając, rozpoczynamy teraz. Na wstępie chciałbym Wam poopowiadać trochę o kryptowalucie, która łapie powoli hype na 4chanie, na Twitterze, na Reddicie jeszcze nie, ale na tych dwóch platformach bardzo mocno. Jest to kryptowaluta Coti. Niektórzy ją kojarzą z tym, że zaczęła współpracować z kryptowalutą Cardano, ADA w ostatnim czasie i Coti jest swego rodzaju procesorem płatności w tym rynku kryptowalut. I oczywiście jak dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego, nic co jest takim przełomowym znowu trendem, ale to jest kryptowaluta, która łapie ten hype społecznościowy. I dlaczego łapie ten hype społecznościowy w ostatnim czasie? Dlatego, że na Binance biją się z kryptowalutą, z tego co kojarzę, Vitae, do tego, która z nich ma wejść na Binance, na ten główny parkiet Binance. Społeczność będzie głosowała na ten temat i z tego co widzę, to Coti ma o dużo większą, silniejszą społeczność i wiele osób spekuluje, że to właśnie Coti zostanie dodane na Binance. I o Coti można powiedzieć jeszcze tylko tyle, że bój dołek złapało gdzieś w okolicach miliona dolarów market cap. W tym momencie już 100% poszliśmy do góry. Wolumeny fajne się pojawiły. I no jestem ciekaw jak to w tym momencie będzie wyglądało. Kryptowalutę można kupić na KuCoinie, z tego co kojarzę, i na BitMax, BitHump, BitMax i tak dalej, więc jakieś te giełdy tam są. To co jest bardzo ważne, to o czym ja tutaj mówię, ja tu co chwilę w kryptoprasówce wspominam o jakichś kryptowalutach, które łapią ten social trend. Ten social trend tak naprawdę to jest coś, co pozwala tym kryptowalutom wzrastać. One przeważnie nie są w żaden sposób przełomowe, nie są w żaden sposób jakieś innowacyjne i tak dalej. Jedyne co łapią, to ten social trend. I chcę, żebyście mieli świadomość tego, że to nie polega, że to nie są rekomendacje, to nie są gdzieś tutaj wskazówki, żeby to kupować w tym momencie i tak dalej, żeby wskakiwać w każdą kryptowalutę, o której mówię. To jest coś, co tak naprawdę, jeżeli dobrze rozegracie swoim portfelem, czyli jeżeli macie poustawiane swoje core'owe portfolio, którego nie chcecie rezygnować, to każdy z Was powinien też mieć taki fundusz, albo bym powiedział na trading, albo właśnie na takie akcje. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli nie macie tych zasad, to zaczynacie zastanawiać się, czy może wyjść z tych pozycji, w które wierzę, szybko przerzucić, wrócić później i to zawsze się źle kończy. Więc takie konkretne zarządzanie swoimi pozycjami jest niezwykle ważne. Z drugiej strony, jeżeli nie będziecie z tego korzystać, jeżeli nie będziecie jakby w pewnym sensie też powiedzieć trenować, czyli wskakiwać w takie jakieś różne kryptowaluty, które na social podbijają się coraz mocniej, to będziecie czuć, że Was coś omija. I jak dla mnie stanie dwoma nogami pomiędzy przede wszystkim na portfelu, którym mocno wierzycie, w pozycji, które mocno wierzycie, ale też pozostawienie sobie jakieś furtki na to, na taką zabawę, to jest najlepsze podejście do rynku, bo nie dość, że się dużo uczycie,
to macie możliwość jeszcze zarobić gdzieś na boku. Oczywiście też jest duża szansa, żeby stracić, ale czujecie nadal ten balans, czyli pozostajecie z tym, w co wierzycie. Więc to jest niezwykle ważne, żeby to zrozumieć. To, że ja wrzucam jakieś pozycje, które łapią ten social taki hype, to tylko po to, żeby wam pokazać, jak to wszystko działa. W ostatnim czasie ten social hype łapały kryptowaluty, które są w okolicach miliona market cap. To jest Torchain, który już 12 razy dał zrobić. To jest Taylor, o którym wam mówiłem, który już w tym momencie dał zarobić ponad 10 razy. Więc to są faktycznie kryptowaluty takie bardzo małe, które gdzieś tam w jakichś grupach są pompowane i dlatego one tak szybko rosną. O dużo prościej jest wypompować coś, co jest w okolicach miliona market cap niż w 10 milionach. I na tym to polega. Pamiętajcie, to nie są typowe rekomendacje, w które trzeba wchodzić. Te kryptowaluty przeważnie nic nie mają wspólnego z mocną analizą fundamentalną, z czymś wyjątkowym, więc to musicie zapomnieć. Dzisiejszą kryptowalutą, która łapie ten social trend, jest Coty. Możecie sobie z tego skorzystać lub nie. To jest wasza decyzja, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Mówię wam tylko o tym po to, żebyście też zobaczyli, jak to wszystko działa. To jeżeli chodzi o trendy, o to, co pojawiło się w ostatnim czasie i o to, co znowu łapie taki hype. Przejdziemy sobie dalej. Kolejną krótką historią, którą chciałbym wam opowiedzieć, która niezwykle jest ważna, to jest to historia związana z tym, co działo się w UMIE w ostatnim czasie. Były na pewne spotkanie, na którym poznałem ludzi, którzy budują pod Ethereum fajną, konkretną aplikację w trendzie Decentralized Finance, która ma swój model biznesowy, nie ma coina, tam nie ma mówić ICO i tak dalej. Jest wspierana przez ciekawe fundusze inwestycyjne i oczywiście usiedliśmy, zaczęliśmy gadać gdzieś tam przy browarze, bardzo fajne osoby, nie chcę mówić konkretnie kto to i tak dalej, to ma akurat mniejsze znaczenie w tym momencie, ale zaczęliśmy rozmawiać o tej całej społeczności, o tym co się dzieje na konferencjach, bo chłopaki pojeździli po różnych konferencjach, nadal jeżdżą, są w Azji, nie w Azji, w Ameryce, no wszędzie po prostu są tam gdzie warto być. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, o tej całej społeczności, o tym, co się dzieje, kto faktycznie buduje, kto dostarcza jakąś wartość. I w pewnym momencie weszliśmy mocno w ich produkt od strony technicznej i oni mówią mi, że w swoim protokole zawarli system Oracle, czyli po prostu wyrocznie. Ja od razu Oracle kojarzę z Chainlinkiem, który ma świetne partnerstwa, który się fajnie rozwija, który już jest biznesem wyceniony na ponad około miliarda. No 776 milionów dolarów i mówię im, no to pewnie współpracujecie z Chainlinkiem. I oni nagle zaczęli się śmiać. Zaczęli się śmiać, bo często dostają to pytanie i to, co jest ciekawe, to oni sami zbudowali swój system Oracle. Dlaczego? Dlatego, że z Chainlinka nie byli w stanie skorzystać. To dla nich w ogóle nie jest w tym momencie wartościowe. To, co Chainlink, tak usłyszałem, Chainlink jest swego rodzaju tylko pompą marketingową, która podpisuje współpracę z różnymi kryptowalutowymi projektami, tylko po to, żeby może w przyszłości dostarczyć jakąś wartość. W tym momencie to nie jest za bardzo używane. Faktycznie może kiedyś przyjdzie czas do tego, że Chainlink będzie miał tą wartość, będzie to działało, ale oni musieli zbudować swój własny system Oracle, żeby tych wyroczni, żeby ich aplikacja działała. I zobaczcie, jakie to wszystko, ta cała społeczność, jak te kryptowaluty, jak ten rynek, jak on może być niebezpieczny i kłamliwy. Z jednej strony widzimy marketingowo, że Chainlink jest świetny, rozwija się, podpisuje współpracę, a z drugiej strony rozmawiając z osobami, które faktycznie coś budują, usłyszymy, że to nie jest wartościowe dla nich. To jest tak naprawdę największe wyzwanie, żeby pośród tego całego syfu znaleźć faktycznie wartość, nad którą warto się pochylić, nad którą warto zainwestować. Tak naprawdę w momencie, w którym nie wejdziemy mocno w protokoły, nie wejdziemy mocno w budowanie, nie porozmawiamy z osobami, które faktycznie coś budują, nie zapytamy, jakie oni mają problemy, z czego korzystają, to ciężko powiedzieć, co na tym rynku przynosi wartość. I wrzucam wam tę historię po to, żeby w pewnym sensie wam pokazać też, jak trzeba o tym wszystkim myśleć, że czasami inwestując w coś, to wszystko, co utrzymujemy marketingowo, to jest swego rodzaju papka, są obietnice, większość osób nie ma tego świadomości. Nie przedłużając w tym momencie, przechodzimy dalej. Historia według mnie, którą warto zapamiętać, z której warto wynieść jakieś wnioski. Nie przedłużając, lecimy dalej do kolejnego tematu.
Dzisiaj jest taki odcinek, w którym Wam opowiadam o moich spostrzeżeniach, o tym, co się działo w ostatnim czasie, o tym, gdzie zaglądam, co tam widzę i tak dalej. I jest jedna grupa, która na Telegramie, jest to grupa, która bardzo wcześnie wypompowała, można powiedzieć, i znalazła kwanta, który dał zarobić bardzo, bardzo dużo. Kwanta, który w tym momencie świetnie się rozwija i wszedłem w ich środowisko. Oni oczywiście nadal rozmawiają o tym kwancie. Chcą teraz złapać jakiś dołek, skupić go jeszcze mocniej i gdzieś tam przyholdować na następne kilka miesięcy. Ale to, co jest ciekawe, to zaczął w ich społeczności pojawiać się nowy coin. Nowy coin, który jest dosyć ciekawy, który też zaczyna znowu łapać taki hype na Twitterze, na innych forach. Jest to kryptowaluta Ocean Protocol. Ocean Protocol to jest tak naprawdę, można powiedzieć, projekt, który ma za zadanie stworzyć marketplace dla danych. Tak to można prosto, no prosto, nie prosto, ale tak to można określić. I przede wszystkim to jest ten Ocean Protocol idzie w takim trendzie tego AI, czyli tego, że potrzebujemy dużej ilości danych, jakieś algorytmy, które nie ma w tym momencie miejsca za bardzo, żeby się nimi łatwo dzielić i tak dalej, to Ocean Protocol chce zbudować taki cały marketplace do tych danych, do tych fajnych, ciekawych i wartościowych danych, którymi ludzie mogliby się dzielić i każdy, kto by się podzielił, ma tam określony zysk też z tego, czyli taki zdecentralizowany market, taki typowy, taki, oni to nawet mówią, że to jest taki Airbnb, ale dla danych. Więc bardzo ciekawy projekt, który nawiązuje współpracę, ale mniejsza z tym, bo jest dużo ciekawych projektów, jest dużo fajnych firm, które się rozwijają, ale zawsze tak naprawdę gdzieś tutaj, jeżeli chodzi o te grupy telegramowe, to tam chodzi tylko o jedno, żeby zarabiać. I dlaczego oni weszli w Ocean? Dlatego, że wyszukują dobrych fundamentalnie projektów, ale szukają też projektów, które są w pewnym sensie w dołku. I oni złapali tego Ocean dosyć wcześnie, tam poniżej 100-150% niżej i faktycznie go zaczęli tutaj też mocno promować. I to, co zauważyłem, to w momencie, w którym Quant robi się nudne, to oni przeskakują na Ocean i to czasami widać nawet na wykresie. Więc to jest też ciekawe. Dajcie mi znać, czy coś słyszeliście o Ocean Protocol. No jest w takim dosyć ciekawym trendzie, gdzieś to się to rozwija, podpisują jakieś współprace, pojawiają się na różnych konferencjach, gdzie jest Google, Microsoft i tak dalej, Porsche, więc jest to dosyć taki produkt, który może być łatwo wyhypowany. Jak będzie? Zobaczymy. Obiecałem też i powiedziałem na samym początku, że przyjrzymy się portfelowi, którego śledziłem w momencie, w którym łapałem Fantoma już tam kilka dobrych miesięcy temu. I powiedziałem Wam o tym, że tam pojawiła się jakaś kryptowaluta, którą on teraz kupuje. I zagrałem tak trochę, bo tak naprawdę pojawiły się kryptowaluty, ale nie nowe. Gość po raz kolejny zaczął skupować mocno Fantoma. To, co zrobił jakiś czas temu, to spieniężył całkowicie kryptowalutę, która nazywa się Liton, który miał bardzo, 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 bardzo dużo i tak naprawdę ta kryptowaluta mocno w ostatnim czasie obrywała, więc gość też nie jest nieomylny. Gdzieś to cashował też na jakiejś stracie, ale mimo wszystko w dobrym momencie. Ale w tym momencie faktycznie jest tak, że skupuje nam po raz kolejny Fantoma. Gość ma 35 milionów fantomów na portfelu. Widać, że lubi tą pozycję i zastanawiam się, czy to jest jakiś gość, który jest na przykład blisko z Timem, bo on kupuje tego fantoma w bardzo, bardzo dobrych momentach. Jeżeli w tym momencie faktycznie to, że tam wpłynęły nowe fantomy, jakoś pokryje się z jakimiś fajnymi wzrostami, to można stwierdzić, że gość faktycznie jest dosyć blisko z Timem i albo z market makerami i coś wie. Więc warto się temu obserwować. Na Phantom mamy kilka bardzo ważnych wydarzeń w najbliższym czasie. To jest mainnet, to jest odpalenie XR Network, więc tu dużo ciekawych rzeczy się dzieje, ale zobaczymy, czy po raz kolejny to się zacznie spinać z tym, co ten gość robi. Ja tak naprawdę go z Phantomem śledziłem jeden do jednego. Jak sprzedawał, to też sprzedawałem, jak kupował, to jak na razie nie kupiłem, bo jestem zadowolony swojego worka fantomowego.
Więc zobaczymy, jak to będzie i co. No warto na pewno gościa obserwować, bo jest dosyć ciekawy. To jest jeden z takich moich adresów, które na pewno sobie obserwuję i co jakiś czas zerkam, właśnie co tam u niego się dzieje. I powiem Wam szczerze, byłem bardzo blisko tego, żeby też kupić tego Litona. Ten Liton wtedy był ponad 5 chyba milionów market cap, w tym momencie jest już poniżej miliona market cap, więc mocno oberwał. On go nakupił naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zobaczymy, jak to będzie miało, co się będzie w ogóle działo. Całkowicie rezygnuje z tego Litona, wyprzedaje go, przelewa na IDEX. No ale może kapituluje, może Liton jest ciekawą nadal pozycją, bo nadal na Forchanie się pojawia, a jest teraz bardzo, bardzo nisko. Więc też Litonowi będę się w najbliższym czasie przyglądał. Przechodzimy do zakończenia. Dzisiejszy odcinek tak naprawdę nie poruszył w żaden sposób sytuacji aktualnie na rynku. Uważam, że to, co się dzieje, zostanie wyjaśnione w najbliższym czasie. Może właśnie nawet do piątku, bo zawsze jakby zauważyłem, że jest tak, że jakieś ruchy zaczynają się w środę, a kończą w piątek. Kończą dlatego w piątek, że przeważnie futures i tak dalej są zamykane na weekend, więc największe przyspieszenia trendu zawsze są czwartek, piątek, a zaczynają się w środę. Więc nagrywam w środę, zobaczymy, co się stanie w piątek, jak będziecie oglądać. Coś czuję, że jakiś większy ruch jest przed nami. Czy to dół, czy góra, warto być przygotowanym i na to, bo pamiętajcie, nikt tutaj nie jest w stanie przewidzieć rynku. Czasami jest tak, że wybijamy bardzo mocno w górę, tak jak było w tych okolic 7 do 10 wybiliśmy. Tam ludzie się ładowali i znowu popatrzcie, gdzie jesteśmy. Na 6, na 7 tysiącach, więc tak to wygląda na tym rynku. Warto być przygotowany i warto mieć scenariusze A i B. Już w tym momencie nie przedłużam. Pamiętajcie, że pod każdym filmem macie w opisie linki do naszych grup, na które możecie dołączyć za darmo. Linki do ogłoszeń. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu, bo to bardzo, bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Więc nie przedłużając już w tym momencie, pozostawiam Was z memem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.